Siema, hej Jos, właśnie Tomek zadzwonił, klient jedzie, jest przed 14, po 14 ma być klient po KXDK. On nawet ma numer ramy, czyli rejestrować, jeździć, pany. Homologacja. Z tym wydechem na pewno przejdzie przegląd każdy. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jestem dwóch rzeczy ciekawy. Czy klient kupi, czy w ogóle KXD odpali. Jakieś tam mankamenty ma, czyli tam nie ma końcówki wydechu, ale to tam w KXD-ku to nie jest problem. O, jest Tomek. Muszę sobie bramę otworzyć. Inaczej nie wjadę. I czekamy na klienta. Ojej, kluczyki spadły. Ciekawe, czy przyjedzie z przyczepką, czy będziemy pakować do samochodu i rozkręcać przednie koło. Tego nie wiem. Co, sprzedamy parę rzeczy, parę sprzętów i jakiś nowy projekt się pewnie będzie szykował. Jaki tam projekt, to nie wiem, z ekipą muszę to wszystko ustalić. Jeszcze nic nie ustalaliśmy, bo mało co się sprzedało. Siema! Gorąco. Sprzedajemy? Siema! Przyjedzie kupiec. Jak przyjedzie kupiec? Gdzie jest ten nasz sprzęcior? Jest! Monster! To jest po prostu najlepszy Chińczyk, jaki mieliśmy do zadań specjalnych. Tomek się wyjeździł. Jak tam ci się nim jeździło? Mi się fajnie jeździło. Elegant. Przede wszystkim, że ma duże koła, nie? No tu nie ma... Tu nie ma z czego się tutaj śmiać, panowie. Musi być i taki sprzęt. I każdy ma swoje przeznaczenie, zastosowanie rajdera. Chociaż już tutaj mówię, no MRF-a jednak jest lepsza, nie? Nawet X-Motos jest lepszy, nie? No co, wyłącznik jest. Hamulce tarczowe są. No kurczę, co tu jeszcze chcieć? No koła duże. Zawiasy jakoś tam działają. No kurde, powiem wam, że nigdy nie sprawdzałem tych zawiasów, ale no ten zawias to jest taki, że jest, bo jest, nie? Ale to już fabrycznie takie zakładają, na pewno, 100%, nie? Nie, Tomek? Oni to już fabrycznie takie zakładają. No i co, no, podobna jest do Yamahy. Trochę ci nogę posmaruję, ale... No i git. Wiecie co, jeszcze jeden mankament sprzętu, że te PEGI to nie chodzi, to jest na stałe, jak w 80 MRF-ie, nie? A to powinno się jednak składać, nie? No rama prosta, no jak drut, no podejrzewam, że ja z moimi zdolnościami spawalniczymi też bym sobie poradził. Ładny jest. Tomek mówi, że jest ładny, a jak Tomek mówi, że jest ładny, no to już jest git. A co, Kuba nie chciał przyjechać? Kuba zajęty. Zajęty. Co, dziewczynami czy? Rowerem. Rowerem. Czyli trenuje na kole? Trenuje. No to słuchajcie, no czekamy na klienta, no. Czekamy i zobaczymy, co to się wydarzy. Nie odpalamy go, no dopiero jak klient przyjedzie. To Tomek nie chce fałty ze sprzętem. Czekamy, nadal czekamy na klienta. Jeszcze go nie ma. To jeszcze wam poopowiadam trochę o tym sprzęcie. Opona to jeszcze pojeździ. Tomek to tam, wiecie, który ten od KTM, a nie, no to by powiedział, że Tom to jeszcze by z dwa zawody, trzy obcykał. A po plastiki trwałe ma, tak, mięciutkie są, nie są twarde, mięciutkie. A ta rama to normalnie, nie wiem, kurde, no to jest przerażające po prostu, nie?
No w rowerze lepsze są te ramy, nie? No i ten pedał hamulca to jest... No, nowy ile kosztuje taki? Ogólnie no wygląda to jako motocykl, nie? No bo tak to wygląda, nie? Wygląda, że to jest motocykl. Osłonę pod silnik ma? Ma. Plastron na numer startowy? Ma. Błotniczek? Ma. Półki? Podwyższane nawet, nie wiem czy to tak powinno być, ale chyba ktoś chyba, nie wiem, założył inne, bo podejrzewam, że tu w oryginale nie było takich. No i co, no zmiana na te duże koła, nie? No to już dużo daje. Bardzo dużo. No i ten filterek też jest ciekawy. Tam w środku jest gąbka, nie? Tak, 4000 nowy kosztuje. 4000 kosztuje nowy KXD. A taki używany, można powiedzieć, od 1700, gdzieś 1500 wzwyż. Nie, tam za 1500 to widziałem Luncin. Jestem ciekawy, czy jakby tak ktoś dobrze upalił nim, czy by ta rama pękła, czy nie. Wiesz, jak nie sprzedamy, to masz jeszcze szansę sprawdzić to. Tu o to mi chodzi, nie? To jest po prostu wszystko tutaj jest za krótkie, nie? Praktycznie ten motocykl to z każdego biegu dodaje na koło. Ze względu na to, że no po prostu tutaj no na samym, no, no tu nie ma jak usiąść, nie? Nawet to paliwa ma. Wspornik ma o... Ty no tego paliwa to tutaj to wiesz. Nie będziemy rzedzić, dolejemy. Za dużo nie mamy, ale dolejemy. A może wy byście się podzielili swoimi opiniami, kto miał z was KXZ-ka i czy był zadowolony, czy nie. Będzie dobry materiał, czy to... Warto w ogóle w to się pchać, czy nie, na początek? Czy to jest... Moje zdanie jest... poprawne na ten temat, czy nie? Tomek, a jak ty myślisz? KXZ-ka na początek można brać? Jak nie wiadomo, czy ktoś będzie jeździł, czy nie? Za takie pieniądze? No, mi się wydaje, że spróbować trzeba. Sprzedać to się zawsze to sprzeda. Sprzedam! O, a jakie pasuje słowo w ogóle do tego sprzętu? Kupię, sprzedam czy zamienię? Sprzedam! Sprzedam! Pogoda. Do niego pasuje co? Bardziej oddam. A, oddam, a ten. Wiecie co, no nie wiemy czym klient tutaj jedzie do nas, z jakim sprzętem, nie, że tak długo to trwa. Nie wiemy czy miał jakieś przygody po drodze, czy nie. Ja już jestem taki głodny, że mi żołądek po koszulki zjadł. Aha, widzę właśnie. A ty masz tutaj grzyby, psowy, grzybki, halunki. To... grzybki, halunki. Tej... Kurde, no czekamy, czekamy. Wodę pijemy. O jany. Picie chcę, upał gorąco, o jany. No chyba go oddamy za free, co? Jak już tyle czekamy, to nie, teraz to musi stawka iść do góry. Wiecie co, na motocykle to na każdego chinolka znajdzie się klient. Po prostu, nie każdego stać na to, na tamto. Ja już w ogóle muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te markowce, to są takie ceny wysokie, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? To powiem wam tak. Jakiegokolwiek tu Chińczyka byśmy nie postawili, to na każdego zawsze znajdzie się klient, zawsze. Po prostu, jeden ma taki budżet na motocykl, drugi ma taki budżet na motocykl. No i to wszystko, i po prostu temat rozwiązany. Dla każdego coś się po prostu znajdzie i producenci różne motocykle produkują, żeby po prostu były jedne gorsze, jedne średnie, jedne lepsze, jedne luks. No i nie każdego stać na te po prostu lepsze, a już nie mówię o tych lux, bo wiem, że na pewno jest jakiś motocykl też chiński. Nawet chyba ja nawet testowałem Tumpstar czy coś takiego i to naprawdę było fajnie zrobione, ale znowu cena. Taką 140 za 8000 czy tam 7900 kupić. A kiedyś można było kupić za 5900 dwójkę, nie? A teraz?
Nie wiem już, jakie tam pieniądze trzeba teraz położyć, ale pewno około 9. No. Także dla każdego coś się znajdzie, nie? I każdy motocykl znajdzie swojego nabywcę. Na 100%. Tomek, dzięki za wodę. Ty zbierasz te butelki? O. Jest klient. Ale przyjechali nie dość, że busem, to jeszcze przyczepką. Także wszystko chyba z garażu od nas kupią. Wiecie? To ja już wiem, dlaczego tak długo jechali. No bo jeżeli to jest bus, jeszcze to jest przyczepka, która tam im cały czas skacze, bo to taka mała przyczepka była. No po prostu dlatego tak długo jadą. Nie mogą za szybko jechać takim sprzętem. Samym busem to jeszcze by szło. Ale z przyczepką to już jest słabo. Pierwszy odpadek. Faktycznie, no głośny. No strasznie głośny. No, ale czy z tym, czy bez tego, to inno, mała różnica, nie? No ale to dla mnie to i tak jest tam w porównaniu grosu. Do mojego, to na małych kołach, to ten wyższy jest, nie? No. Kasków zapomnieliśmy wziąć, bo mamy no. Dwa. No i mówię, dlatego tak go wystawiliśmy, no bo ten wydech, nie? No dobra. Zaraz próbujemy. Heble oba działają, tak? Przedni trochę słabiej chyba. Ale trzeba ten. Pokaż, nie, działa. No to działa, ale. Działa. Nie, no dobra. Jest tam paliwko coś? Jest. Dobra. Nalaliśmy. Jest dobry. Nalaliśmy tam trochę. A tu jest urwany ten zędzelek do odpowietrznika. Wężyk. Wężyka no. Nie ma. No tak, tylko że to będzie trzeba jakoś wkleić. Nie, to się wsuwa. No tak, no. Ale w korkach jest jeszcze tutaj taki. Cycek można powiedzieć i na cycek się wsuwa. No to nie, no to trzeba nowy korek. Są 17 z przodu i 14 z tyłu, tak? Rama jest taka dobra. Posianym. Nie, majster. Prawie nie. Ten przedni będzie trzeba trochę płynu dodać. Bo właśnie. Nie wiem, nie sprawdzaliśmy. W tamtym co jeździmy obaj, to czynny w ogóle nie działa i tak trochę się odzwyczaiło używać go. Aha. Bo też jak tam olej stoi. Ale my mało jeździliśmy. Znaczy olej już i tak mamy gotowy do zmiany. Ile my jeździliśmy? Nie wiem. Ale pan ma spoko. No, oleju jest. A ile tu oleju wchodzi? Nie wiem. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, bo my to. Jak go dostaliśmy, to dostaliśmy z nowym olejem. Jak to się tam to wytłumi, no. No i co? Stania nie trzeba, jak jest ciepło w ogóle. Jak o, będziecie go trzymali w garażu. Kranik to jest tu, od środka jest. Tak. A my tego nawet nie zamykaliśmy. No tak, no bo to jest zlewek do baku. No właśnie, i te plastiki. Tu w środku, w tym filtrze macie gąbkę normalnie. Ale filtr też mamy już nowy zamówiony. Aha. Mamy sporo. Ale nie potrzeba, naprawdę. Ale wie pan, bo ja miałem od kolegi takiego złoma kupić. I aha. Już wszystkie części ten, a się okazało, że jednak poszedł gdzie indziej i po prostu szukaliśmy. A wszystko jest już kupione, a mnie trochę tak. No to odsprzedać. Zrobił w dupę. Świeca więc, jest też, wszystko jest. Więc tak na szybko szukaliśmy, więc po prostu wszystko nowe wrzucimy. Z czystym sumieniem dobry sprzęt dajemy, nie? A tu mocowania są niepołamane, to wystarczy wkrętami. No, trzeba tam tak, porobić my sobie. My tu nie robiliśmy przy tym nic, jak to no, robiliśmy. Wszystko trzeba powkręcać, nie? Tu 6 wkrętów. Nie jest nic popękane. Fajny motorek na chwilę zabawę. No, bo nie wiem, bo on nawet ma numer ramy, czyli rejestrować, jeździć, pany. Homologacja. Z tym wydechem na pewno przejdzie przegląd no, każdy. To... Łańcuch smarować, lać paliwo i jeździć.
No i tarczowe ma przód i tył, nie? A ten wydech jest na ten. Ten napędzik to jeszcze świeży. No napęd jest w dobrym stanie. Tak. A ten wydech to jest tutaj na opaskę założony. No. Nie pycha, nie przerywa. Tym bardziej, że to stało, nie? Bo mówię. Ten, no to kurde, ja nie robię tak, że jak się z kimś umawiam, no to... Gra. Gitara. Dobra. My się zawijamy. To nie chcę. Szerokości. Dzięki. Dobra. Czyli teraz z czystym sumieniem mogę jechać na obiad, chwila przerwy, trochę języka niemieckiego i upalanko na kole. Także chłopaki zadowoleni, ja jestem zadowolony, Tomek zadowolony. Super. Takie interesy to ja lubię robić. Hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.